Kurczę, to jest Dima! Przykro mi, droga chrześniaczka, ale wszyscy inni są zajęci. Wybierz spośród tych, którzy pozostali. Nie rozumiem. Byłem w sklepie, kupowałem bilet i zabawkę. Jak się tu dostałem? Dziewczyny, co planujecie zrobić? Jutro ukończenie szkoły. Zadzwoniłam do wszystkich moich przyjaciół chłopaków. Wszyscy są jutro zajęci. Czy mam iść sama? Jana, nie tylko ty masz ukończenie szkoły. Dziewczyny zaklepały wszystkich chłopaków. Jana, trzeba było szukać chłopaka wcześniej, a nie ostatniego dnia. Diana, rozwiązałaś mi problem. Chodźmy razem na bal. Nigdy nie chciał iść ze mną. Ubiorę się jak chłopak. Gigi, nieśmieszne. Krótko mówiąc, dziewczyny, jak rozumiem, jest tylko jedna opcja. Zadzwonić do naszych przyjaciół. Myślę, że mi pomogą. Okej, zadzwoń. Kev będzie pierwszy, jest taki zdrowy, taki potężny, będzie ze mną pięknie wyglądać. Halo? Kev, krótko mówiąc, mam problem. Nikt nie może iść jutro ze mną na bal maturalny, więc nie mam pary. Pójdziesz ze mną na bal? Idziesz z Julią? Rozumiem. No dobra, dobra. Okej, pa. Julia, czy nie mogłaś mi powiedzieć, że Kev idzie z tobą na bal? Co z ciebie za przyjaciółka? Diana, nie wiedziałam, że Kev pójdzie ze mną. Myślałam, że nawet nie mam pary. Nat, a ty z kim idziesz? Powiedz! No Diana, nie chcę cię denerwować. Już masz problemy, już się denerwujesz. Idę z Artem. Tak, dobrze. Okazuje się, że jeśli Kev pójdzie z Julią na bal, Artem pójdzie z tobą, Nat, więc Dima jest wolny. Świetnie, więc Dima pójdzie ze mną. Diano, już za późno. Dima idzie ze mną. Widzisz, że do niego dzwonię. Ogólnie rzecz biorąc, dziewczyny, z wami wszystko jest jasne. Więc to tyle, bo nie mam jutro pary na bal i zostanę w domu. A wy pójdziecie ze swoimi panami. Wszystko jasne. Dima nie odbiera. Zadzwonię później. Szkoda mi Diany. Julia, niech ci nie będzie żal, bo chłopcy zdecydowali się pójść z nami, a nie z nią. Ach, kurczę, mam dzisiaj najgorszy dzień, drogi pamiętniku. Jestem dzisiaj w fatalnym nastroju. Jutro jest dzień ukończenia szkoły. Ale ja na niego nie pójdę i zostanę w domu. Bo nie mam dla siebie pary. To najgorszy dzień w moim życiu. A ty kim jesteś? Widzę, że się od razu ubrałaś na bal. Ha? Bal? Moje ukończenie szkoły było 200 lat temu. Ja przyszłam tu, aby ci pomóc. Jestem wróżką chrzestną. Jaką wróżką chrzestną? Mama mi nie mówiła nawet, że mam mamę chrzestną. Oczywiście, że nie, bo była na mnie obrażona. Pokłóciłam się z nią. Mówisz, że się pokłóciłyście? Zastanawiam się, o co wam poszło. Bo twojej mamie się nie spodobało, jak ją ubrałam na bal. Słuchaj, wróżko chrzestna, nie mam problemu ze strojem, więc możesz sobie już iść kłócić się z moją mamą. No tak, nie masz problemu ze strojem, ale z facetem słyszałam, że są problemy. Zamierzasz jutro balować? Czy słyszałaś, co napisałam w moim osobistym pamiętniku? Słuchaj mnie, mała dziewczynko, nie będę tu siedzieć cały dzień. Potrzebujesz chłopaka czy nie? No jasne, że tak. Czy naprawdę potrafisz wyczarować dla mnie faceta? No cóż, dla mojej córki chrzestnej mogę spróbować wyczarować. Słuchaj, to jest takie fajne, wyczaruj mi najpiękniejszego faceta. Dobrze, tylko tutaj jest mało miejsca, chodźmy poczarować na zewnątrz. Będę musiała zapytać moją mamę dzisiaj, skąd wzięła tą wróżkę. No dziewczyny, mam dla was dobrą wiadomość, pójdę jutro na bal i będę miała chłopaka. Diana, a kto to jest? A kto to jest? A kto to jest? Ja sama nie wiem, ona przyszła i mówi, że jest moją wróżką chrzestną. Dziewczyny, czy wy to widziałyście? Ona jest najszczęśliwsza. Słyszałyście? Wróżka chrzestna. Zobaczmy, chodźmy, zobaczmy to. Okej, rzuć zaklęcie. Kto to jest? Co to wszystko znaczy? Julia, nic nie mów. Chodźmy zobaczyć, co ona robi. I tak, najpierw będziemy czarować strój.
Słuchaj, już ci powiedziałam, że nie mam problemu ze strojem. Mam najfajniejszą sukienkę. Daj mi zaczarowanego faceta. Jak chcesz. Znaczy tak, aby wyczarować faceta, potrzebuję pomarańczy. Słuchaj, czy się mylę, czy jesteś jakimś oszustem? Co powiedziałaś? Aby rzucić zaklęcie, potrzeba pomarańczy? Dobra, przyniosę ci ją, ale spróbuj mnie oszukać. Ona będzie wyczarowywać faceta z pomarańczy. Jak to w ogóle możliwe? Tutaj, tak jak prosiłaś, pomarańcza. Połóż ją na ziemi i zobaczymy, co dalej. Dobra, to wszystko, położyłam, czaruj. To patrz, raz, dwa, trzy. Magio, zamień pomarańczę w faceta. Co? Ale to jest Kev! Czy ta wróżka jest całkowicie bezczelna? Ej, to mój Kev! Chcę go zabrać. Tak. Ej, jak się tu dostałem? Słuchaj, Kev, idź do Julii. Nie mam zamiaru z tobą tutaj stać. To rzeczywiście, Kev, daj mi nowego faceta, którego nie znam. Nie podoba ci się ten facet? No dobra, to teraz mi daj banana. Ona potrzebuje banana. No dalej, wróżko, nie oszukuj mnie. Uff. Dziewczyny, co tu się dzieje? Jak się tu dostałem? Tak, Kev, stań obok mnie i nie ruszaj się. Mam banana, położyć go na ziemi, tak? Jeśli chcesz faceta, to go połóż. Raz, dwa, trzy. Magio, zamień banana w faceta. Słuchaj, wróżka, czy ty jesteś poważna? To są wszyscy moi przyjaciele. On, Kevin, mają już dziewczyny. Co ja tu robię? Co to za maskarada? Studniówka już się zaczęła? Nie, jesteśmy tutaj, aby wyczarować Dianie chłopaka. Co? Co? Weź go. Słuchajcie, ty i ty, to jest moja para na bal, znajdźcie sobie inną. Naprawdę, nie ma już dla mnie faceta? No dobrze, czy masz jabłko? Tak, mam jabłko, ale jeśli potrzebujesz owoców marakui albo mango, to nie mam, dlatego to twoja ostatnia szansa. Ach, jaki charakterek, jaka matka, taka córka. Masz tu owoc, to twoja ostatnia próba. Raz, dwa, trzy. Magio, zamień jabłko w faceta. Kurczę, to jest Dima! Przykro mi, droga chrześniaczka, ale wszyscy inni są zajęci. Wybierz spośród tych, którzy pozostali. Nie rozumiem. Byłem w sklepie, kupowałem bilet i zabawkę. Jak się tu dostałem? Dima, a mogę cię zapytać, z kim idziesz na bal? Po prostu bądź szczery. Jak to z kim, Diana? Z tobą. Kupiłem ci kwiaty i misia. No dobrze, ładne. Czekajcie, muszę się dowiedzieć. Dima, jestem zaskoczona. Co masz na myśli? Wybierasz się z Dianą? Zadzwoniłam do ciebie pierwsza. Kwiaty powinny być moje, a nie Diany. Idziesz ze mną. Słuchaj, dziewczyno, lepiej się zamknij. W przeciwnym razie zamienię cię w szczura. Tak, słyszałaś to? Wynoś się albo zmień cię w szczura. Dobra, Dima to Dima, może być. Słuchaj, Diana, a czym się tam dostaniesz? Może chcesz karoce? Co? Możesz nawet dla mnie wyczarować jakiś pojazd? Cóż, karoca jest już staromodna, ale chciałabym fajny, różowy samochód. Tak, tak, najlepiej kabriolet, żeby każdy nas widział. Samochód, samochód, jak to wygląda? Nie pamiętam. No dobra, coś wymyślę, potrzebuję pomidora. Diana, szybko, skocz po pomidora. Już idę. Diana, pośpiesz się. Tutaj, przyniosłam ostatni. A co taki mały? Potrzebuje dużego. Przykro mi, matko chrzestna, ale nie ma innego pomidora. Jemy tylko takie. No weź rzuć zaklęcie, chcemy mieć samochód. Malutki, malutki, więc samochód też będzie malutki. Raz, dwa, trzy. Magio, zamień tego pomidora w samochód. Wow. Czy to w ogóle normalne? O co chodzi? Czy to jest samochód? Co to za mini świnka? Wszyscy się będą śmiać ze mnie i z Dimy. Mi się podoba. Cóż, jaki pomidor, taka maszyna. Nic na to nie poradzę. Nie, nie, czekaj. Nie chcę tego samochodu. Jakich warzyw i owoców potrzebujesz, aby zrobić prywatny helikopter? Diana, wróżka zniknęła. Wsiadaj. Ale Diana ma szczęście. Muszę zapytać mamy, może ja też mam wróżkę. Aha, ja też ja zapytam. Też. Dima, najpierw jedźmy do kawiarni coś zjeść, a potem przygotujemy się do studniówki. Chodź, jedź. Dobra, jedziemy.